Witajcie. Jak się miewacie? Zapewne walczycie z nudą. Właśnie dlatego przygotowałam dla Was odcinek, w którym opowiem 10 mrocznych historii związanych z dziećmi. Zaczynajmy. Pracuję w przedszkolu. Przez lata słyszałam wiele różnych przerażających lub śmiesznych tekstów dzieci. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym 5-letnim chłopcu, który zawsze miał w zanadrzu jakąś dziwną uwagę. Któregoś popołudnia, gdy kończyłam pracę i się z nim żegnałam, spojrzał na mnie i powiedział: Dlaczego się żegnasz? Umrzesz? Pewnego razu, gdy jechałam autobusem, wydarzyło się coś bardzo niepokojącego. Do pojazdu wsiadła mama z małą dziewczynką. Gdy ta na mnie spojrzała, wybuchła płaczem. Matka próbowała ją uspokoić, jednak bezskutecznie. W końcu się poddała i postanowiła wysiąść z autobusu. Gdy wyprowadzała córkę, ta zaczęła jeszcze bardziej płakać i nagle wykrztusiła z siebie: Mamo, nie idź! Ta dziewczyna wkrótce umrze! Zamurowało mnie. Przez resztę dnia chodziłam jak struta. Pewnego razu znajomy naszego kolegi przyprowadził do nas swojego 3-letniego wnuka. W trakcie imprezy maluch podniósł niedużą metalową łopatę i powiedział do 3-letniej córki znajomych: Zamierzam rozwalić twoją pieprzoną głowę tą łopatą. Jak tylko się zorientował, że to słyszeliśmy, odłożył narzędzie i udawał, że nic się nie wydarzyło. Zaalarmowaliśmy jego opiekuna, ale nic z tym nie zrobił. Historia ta miała miejsce, gdy uczęszczaliśmy jeszcze do liceum. Ja i moja dziewczyna opiekowaliśmy się wtedy jej 3-letnim braciszkiem. Bawiliśmy się samochodzikami na podłodze. Nagle malec zaczął się rozglądać. Wyglądał na zaniepokojonego. Bawiliśmy się dalej, ale ten niespodziewanie wstał i poszedł prosto do garażu. Poszliśmy za nim. Chłopiec stanął twarzą do ściany i zaczął płakać. Moja dziewczyna ciągle pytała go, co jest grane. W końcu odpowiedział łamliwym głosem: On mówi, że jestem jego. Od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, a mimo to ta historia wciąż przeraża mnie tak samo. Kiedy zaczynałem umawiać się ze swoją teraz już żoną, jej 4-letnia siostrzenica spojrzała na mnie spod byka i powiedziała: Jeśli sprawisz, że będzie płakać, zabiorę cię do lasu i tam zostawię. Moja 7-letnia siostrzenica powiedziała kiedyś do swojej ciężarnej wówczas mamy: To nie jest dziecko. To potwór, który wychodzi, kiedy śpisz i mówi do mnie o krwi. Gdy siostrzenica mojej żony miała 3-latka, miała wyimaginowanego przyjaciela. Wydawałoby się, że to nic niezwykłego. Jednak jej wymyślony kolega miał na imię identycznie jak jej zmarły przed 15 laty dziadek. Dziewczynka znała wiele historii z życia jej taty i mojej żony, których doświadczali w dzieciństwie. Co ciekawe, jej zmyślony przyjaciel zmarł po zastrzeleniu, tak jak jej dziadek. Kiedy raz z nią o tym rozmawiałem, powiedziała: On może zejść z chmur, kiedy tylko chce. Musi się po prostu wymknąć. Byłam wolontariuszką w domu opieki, gdzie przebywało naprawdę mnóstwo starych ludzi. Część z nich była świadkami II wojny światowej. Najstarsza kobieta miała w tamtym czasie 105 lat. Pomagałam w przynoszeniu jedzenia wraz z inną kobietą i jej 8-letnią córeczką. Gdy podawała mi talerz z ryżem, spojrzała na mnie i zapytała: Jak długo podajesz ludziom zatrute jedzenie, zanim umrą? Chyba nie zrozumiała, że ci ludzie umierali ze starości i wpadła na pomysł, że podajemy im zatrute jedzenie. Kiedy pracowałam w przedszkolu, miałam w grupie upiorne bliźnięta. Pewnego dnia wyglądały na bardzo zmęczone. Kiedy ktoś pytał je, co się dzieje, odpowiadały: Mamy koszmary o tym, że ludzie się kroją. Jestem pewna, że pozwolono obejrzeć im coś, czego nie powinny, ale i tak mam ciarki, jak o tym pomyślę. Ostatnio moja mama opowiedziała mi pewną historię z mojego dzieciństwa. Odwiedziła nas wtedy jej koleżanka.
Byłyśmy we trzy i siedziałyśmy w kuchni. W pewnym momencie spojrzałam na miejsce obok koleżanki mamy, które było puste, i powiedziałam z uśmiechem: Dziadek! Wtedy jeden z moich dziadków żył, a drugiego nigdy nie poznałam, bo umarł zanim się urodziłam. Po tym zdarzeniu znajoma mamy chyba się wystraszyła, bo poszła zaraz do domu. Na dziś to już wszystkie historie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, grupę Straszydła na Facebooku oraz poprzednie filmy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.